dzieje, jak postujecie transakcje, jak odbieracie punkty, w jaki sposób są zloty i upadki. Tutaj wszystkim się dzielicie pięknymi patternami. Tutaj akurat pattern numer 2 Dawida. Część ludzi jest tutaj wyszkolona czasami miesiące, czasami lata temu, inni sami się szkolili. Także wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam w grupie. Dwa słowa o mnie oraz co będziemy dzisiaj robili. Dzisiaj jest wstęp do zajęć tak naprawdę, do zajęć profesjonalnych, czyli szkolenie profesjonalne niedługo zacznie się, czyli zamknięty projekt dla tych, którzy będą uczestniczyli w dalszej części. Natomiast pierwsze spotkanie dzisiejsze, webinarowe, jest otwarte. Zaczniemy omawiać formacje, układy pojedynczych świec, jak również kilka świec naraz, które prowadzą właśnie do tych układów formacji. Niektóre się powtarzają, inne są bardziej spontaniczne. Dokładnie, słuchajcie, mam tutaj sporo różnych ciekawych rzeczy, które wy postujecie, jak również rzeczy, które pojawiają się w internecie. Które z tych formacji układów są ciekawe? Czym one się różnią? Odpalę w międzyczasie wskaźnik. Przykładowo, w skrócie, taki przykład tutaj na tym, co się dzieje. Słuchajcie, dzisiejsze spotkanie też jest bardziej spontaniczne, także mam przygotowane jakieś slajdy i porównamy za chwilę z wykresem na żywo to, co się dzieje. Jest to spontaniczne wprowadzenie do profesjonalnego szkolenia. Także tutaj temat tych formacji, różnych kwestii, setek czynników na Forekcie będzie się przewijał w sposób taki mniej zorganizowany. Później natomiast na konkretnych modułach szkoleniowych, na profesjonalnej części szkolenia to już jest bardziej ułożone. Jest bardziej spokojne, bo nie mamy tylko 60 minut, tylko te spotkania są dłuższe i jest ich więcej, tak? Także jest czas, jest odpowiednie miejsce na to, żeby wszystko usystematyzować, a tutaj skaczemy po różnych slajdach, różnych wykresach, ale bardzo dużo można wynieść też z tych zajęć. Dla tych, którzy już byli na zajęciach, być może orientujecie się, że sporo detali po prostu tu się przewija. Także tutaj mamy jeden, przykładowo jedynka, slajd, drugi i trzecia opcja. Zobaczcie, że one mogą się różnić między sobą, tutaj przykładowo ilością pipsów, tutaj tych pipsów w trójce jest mniej, a tutaj w ogóle była jakaś akcja realizacji zysków. Teraz który z tych wariantów jest najlepszy do handlu, czy też najsilniejszy, tak? Ten, który ma 15 pipsów cofnięcia, ten, który ma całą, ale niedużą realizację zysków, też 15 pipsów i ten, który ma 5 pipsów jedynie cofnięcia i nastąpił skok do góry. I zobaczcie, że to są też różne interwały H1, M5 i M5. I zobaczcie, mimo tego, że jest bardzo podobny, bardzo ciekawy układ jakiegoś wzrostu, to są to trzy, można powiedzieć, no może nie całkowicie różne, ale daleko różniące się sytuacje. Tak? Musimy wiedzieć, jak tradujemy, co to oznacza na wykresie H1 czy M30, a co to oznacza na wykresie M5 czy wykresie M5, gdzie cofnięcie nastąpiło nieduże. Tak? Powiem w skrócie, że najsilniejsza akcja, czy największy popyt, czyli dalszy wzrost, jest tutaj, w trójce. Tak? Natomiast nie oznacza to, że jedynka i dwójka przykładowo odpadają do handlu. Chociaż zdarza się, że tego typu sytuacje dopiero rozpatrujemy. Czego szukamy, słuchajcie, w tych punktach, które zaznaczam? To jest pytanie do was na czacie. Jak będziecie aktywni, to ja będę z wami prowadził grę, zabawę, będę zadawał wam pytania, wy będziecie odpowiadali. Mamy pomoc z pewnością członków grupy, którzy są bardziej zaawansowani, czy są po kursach zaawansowanych, czy day tradingu. Dokładnie. Szukamy oporu, szukamy dynamiki, szukamy mocnego wybicia. Czego jeszcze w tym mocnym wybiciu? To jest pytanie, bo wiadomo, to jest dosyć oczywiste, tak, że mocnego wybicia szukamy, no bo nawet jak pierwsze dwa tygodnie handlowałem na Forex i od razu przeszedłem na realny mikro, czy niedużymi lotami, słuchajcie, mini lotami 0,1 grałem. Wtedy, jak ja zaczynałem handlować na Forexie, nie było platform, które umożliwiały 0,01, czyli mikrolotem handlować, czyli ja musiałem 0,1 mini lotem od razu. Natomiast szukamy, tak jak Jarek napisał, jadaś, testu. Szukamy, jak moment wyjdzie rynek do góry przykładowo, tak jak tutaj, i ścieniu lekko w dół i znowu wyjdzie do góry. Czyli szukamy tego typu zachowania. Wyjście do góry, małe cofnięcie i dalszy ruch do góry. Czasami, słuchajcie, to jest w jednej tej samej świecy, czasami w dwóch, trzech świecach, tak jak tutaj to naszkicowałem, a czasami to jest klasycznie, to jest jedna świeca, zatrzymanie, lekki test w dół i znowu w tej samej świecy ruch do góry. Także o tym dobrze niektórzy z was wiedzą, że omawiamy tego typu jakościowe udziały tych formacji, układów, co dalej dzieje się na rynku i czego szukamy w praktyce. Właśnie na tego typu przykładach, bardzo już konkretnych. A ja w międzyczasie otwieram program do
robienia zdjęć. Także słuchajcie, walę jeszcze oprócz tego screeny, oprócz tego, co tutaj robimy, czy pokazuję wam na żywo. OK. Także tu jest taka drobna podpowiedź, że sam układ, sama formacja często nie wystarczy. I dlatego ja w naszej grupie na Facebooku pisałem już wczoraj czy tydzień temu, że same formacje, same układy, jakie poznajemy, są, można powiedzieć, nieskuteczne, bo to jest podręcznikowa wiedza. Dopiero musimy wiedzieć, musimy sami sprawdzić na sobie, albo dowiedzieć się gdzieś, albo przećwiczyć najlepiej samemu, że w jaki sposób odbywają się testy, albo jaka mocna dynamika ceny musi tutaj być, żeby rynek w jednej świecy strzelał tak, że znajdziemy moment do wejścia w transakcję tutaj. Ale sam tego typu układ graficzny nie wystarczy do tego, żeby to było sukcesywne wejście, chociaż czasami zdarzają się takie wejście, że ktoś wejdzie pierwszy raz na wykres, otworzy trade i akurat tutaj zyska 20 czy 60 pipsów, tak? Co było 200-600 dolarów, tradując jednym dużym kontraktem. Tak? Piotr, w jakim horyzoncie czasowym obserwujemy te układy? Te układy, jakie omawiam na Forex jest Trader, czy nawet podręcznikowe, działają na każdym horyzoncie, każdym time frame, czyli każdym interwale czasowym. Zobacz, H1, M5, D1, H4, różne będziemy dzisiaj spoglądali sytuacje, formacje. Bardziej chodzi o to, żeby wiedzieć właśnie to, o czym ja mówię, jak z nich korzystać. Także nie o to chodzi, czy one działają na M5 czy na H1, bo funkcjonują na wszystkich interwałach i to różnych instrumentów, nie tylko walut, nie tylko akcji, nie tylko surowców. Na wszystkich instrumentach tam, gdzie działa dynamika ceny, czyli psychologia tak naprawdę rynku, czyli tam, gdzie handlują ludzie, czyli my, czyli na każdym instrumencie, słuchajcie, jaki znam. Natomiast na niektórych instrumentach, o czym też będę mówił, niektóre formacje sprawdzają się częściej, inne rzadziej. Trochę inaczej na indeksach, trochę inaczej na walutach. Także, Mateusz, mam pytanie. Co myślisz o tym, że profesjonalni traderzy, na przykład z OSTC, nie patrzą na wykresy podczas tradingu? Tak, oni nie patrzą, słuchajcie, na wykresy, ale to jest całkowicie inny trading. To nie jest taka dynamika ceny, jaką znamy z naszych wykresów. Tutaj przykładowo, jak otworzy wykresem 5 funta. To jest całkowicie co innego, co oni robią na wykresach. Czyli oni nie patrzą, czy wykres będzie rósł, tak jak ja, czy będzie spadał. Ja obserwuję wykresy, tak? Oni mają tabele cenowe, w których cena zmienia się przykładowo z 0,1 na 0,2 jakiegoś instrumentu, 0,3 i patrzą, jak ta dynamika ceny chodzi tutaj w tabeli i oprócz tego wymieniają kontrakty między sobą. Także przykładowo kupią w tej samej cenie kontrakt, wymienią go z jakimś innym kontraktem, znowu sprzedadzą, kupią jeszcze z trzecim kontraktem i w ten sposób zostają na zero bez pozycji, ale zarobili 1/10 jakiejś jednostki, czy jednego lota przykładowo, tak? Także to jest całkowicie inny trading, moim drodzy. To jest trading na spreadach, to jest trading na takich instrumentach, że można to wytłumaczyć na przestrzeni dni, tygodni, ale nie handluje się tak jak tutaj. Nie jest to przyjemny handel według mnie, dlatego też dosyć szybko zrezygnowałem w handlu w domu tradingowym, ponieważ nie było to interesujące. Nie byłoby to, co robimy tutaj na zajęciach czy na Forexie ogólnie. Nie jest istotne, tak? Są poszczególne formacje świecowe, tak jak tutaj, do których, które też będziemy dzisiaj przeglądali, słuchajcie. To jest ciekawe, także troszeczkę powiększę to, co mamy tutaj. Jak myślicie, w jaki sposób funkcjonuje to, co jest tutaj pokazane? Jest dynamika ceny odpowiednia i dalszy spadek. Także mamy konkretne rzeczy, które dodajemy do tych formacji, układów. Natomiast jeżeli będziemy na potrzeby tych zajęć, słuchajcie, i nazewnictwa, jeżeli to będzie układ kilku świec, to będę to nazywał układem czy też formacją, czyli jakaś forma, jakiś układ, tak? Jeżeli to będzie jedna świeca, bo za chwilę też do tego przejdziemy, jedna czy dwie, to będę nazywał to sygnalizacją pojedynczymi świecami czy pojedynczych świec, ok? Jasne to jest? Kilka świec naraz formacja, układ. Jedna świeca to będzie sygnalizacja jednej świecy. Po prostu staram się nazywać to jakoś tak, żeby było łatwo, prosto, przyjemnie, jasno na zajęciach przede wszystkim, tak? Także, tak jak pisze Michał, czy osoby, które mają już jakieś doświadczenia, dużo, słuchajcie, doświadczenia nie potrzeba, bo jak przejdziemy na konto demo, to szybko ta podręcznikowa wiedza okazuje się, że jest niewiele warta. W przeciwnym razie, słuchajcie, nikt nie korzystałby z naszych czy innych szkoleń na rynkach, tak, zagranicznych, polskich. Jest wiele szkoleniowców również za granicą. Ja też się kiedyś szkoliłem, głównie sam, ale przeszedłem też jakieś szkolenia u profesjonalistów, którzy w latach 60. w
W 60-tych latach na rynku chicagowskim gość tradował, dzisiaj jest prywatnym traderem, od iluś tam lat mieszkał w Chicago, na Hawajach i tak dalej. Różne anegdoty z jego i z mojego życia później wychodzą, bo ja też większą część roku mieszkam w innej strefie czasowej, niedaleko Kuby zresztą, między Kubą a Miami, można by powiedzieć, to jest miejsce, gdzie mieszkam. Tego typu sytuacja, to bym powiedział, znowu 50-50. W niektórych przypadkach to daje ten moment podręcznikowy, że rzeczywiście rynek zaczyna rosnąć, ale w większości przypadków, powiedziałbym, będziemy patrzyli na rynku, to daje spowolnienie albo nic nie daje, rynek dalej zaczyna spadać. Młotek, znowu sugerują w podręcznikach, czy ogólnie jest przyjęte, że młotek może oznaczać, znowu nie musi, ale może oznaczać jakieś odwrócenie. W praktyce widzimy, że po młotku mamy takie sygnały, a wręcz na Forexie Trader pokazuje, że jak powstaje agresywny młotek i szybko dalej rynek zaczyna spadać w dół, to jest pattern zwycięski, czyli układ zwycięski numer 4 i tutaj szukamy wejść w rynek w tych poziomach, co najmniej do spadku do poziomu tego młotka albo jeszcze niżej często przebicia, czyli znowu obserwujemy, co się dzieje na rynku. I tutaj od razu chciałem powiedzieć, zanim tutaj przyśniecie, słuchajcie, na zajęciach, że oprócz tych formacji, tu są akurat pojedyncze świece, więc mówimy o sygnalizacji pojedynczych świec, ale jak mamy do czynienia z jakimiś formacjami, czy tych formacji są rozciągnięte wiele świec, tak jak pattern numer jeden przykładowo, jakaś flaga, też za chwilę to się będzie przewijało. Dokładamy kilka istotnych czynników. Tutaj na dzisiejszych zajęciach wspomnę o trzech takich czynnikach i one się będą przewijały już dzisiaj. Jeden istotny czynnik to jest trend. Na ile on jest na plusie, na ile minusie i jak bardzo jest wykupiony, jak bardzo jest wyprzedany. Bo to ma znaczenie, jak tu się pojawia ta świeca gdzieś na końcu tego trendu, a ma znaczenie, jak się pojawia gdzieś tutaj. Ma znaczenie, jak się pojawia na szczycie. To jest w ogóle inne znaczenie wtedy tej świecy, tak? Także trend jest istotny, jednocześnie ważne jest, czy jest to trend na M5, czy może na wykresie H1, czy może na wykresie T1, bo to są inne wtedy sygnały, jak na M5 pojawia się taki młotek, to jego siła jest dużo, dużo słabsza niż na wykresie D1 i to mówię na wszystkich cyklach szkoleniowych, bardziej zaawansowanych niż początkujące, czyli takie szkolenie jak teraz nadchodzi, price action trader, to jest price action, czyli inaczej dynamika ceny, a dynamika ceny to jest właśnie to, pojedyncze świece i ich układy, tak? Czyli jak odczytujemy czysty wykres. Druga kwestia to jest siła i wielkość świec i spróbuję tutaj napisać, tak? Wielkość, tak? Czyli jak się pojawia już jakaś świeca czy formacja, to jest istotne, czy jest to cień, słuchajcie, tego typu, czy może jest to cień taki, tak? Na indeksie S&P 500, który oznacza wtedy super wzrost, albo na walutach nawet może oznaczać odbicie, tak? Ważne jest, czy mamy trzy nieduże świece spadkowe, tak jak wcześniej było tych trzy spadające, czy czarne kruki, tak? Czy są to świece dwie, ale na przykład takie. I tutaj nawiązuję do pytania chyba Janusza, tak? Czy ktoś przed chwilą pytał? Za chwilę przewinę, zobaczę, żeby nie pomylić tutaj. Tak, Janusz, w jaki sposób widzisz dynamikę ceny na wykresie? Właśnie tak, siłą i wielkością świec, tak? Także tutaj trzy świece nieduże mogą oznaczać, że rynek robi tylko małą korektę, realizację zysku i odwróci do góry. Duże świece rozciągnięte, będziemy widzieli za chwilę na wykresach na żywo, mogą oznaczać dalszy spadek. Co jeszcze mamy, słuchajcie? Punkt trzeci. Formacja bądź układ, tak? Jakiej jakości jest ten układ, tak? I tutaj pokazujemy różne układy na Forexie Trader. Najprostszy, do których nawiązuję, to olbrzymi spadek, mały przestój i dalszy spadek. To jest układ dużej jakości. Natomiast jeżeli ten układ trwa dużo krócej, to jest albo słabszy spadek, lub też może być słabszy spadek, a jak powoduje jeszcze dłuższą realizację zysku, to wręcz może oznaczać wyjście górą, a nie dołem, tak? Także to są trzy różne rzeczy i to jest właśnie formacja, układ, czyli jakość i wielkość też, zobaczcie, nawiązuje to do punktu drugiego, czyli siły tych świec, ale również do jakości całego układu, czyli tego, gdzie on jest osadzony, w jakim środowisku, tu jest środowisko numer jeden, bardzo duże spadkowe przykładowo, bardzo mała realizacja zysku, tak, chwilowa i dalszy łup, tąpnięcie w dół. To jest pattern numer dwa i to jest bardzo charakterystyczne i środowisko, i formacja,
i dalsza dynamika ceny. Czyli nawiązuję tutaj do kilku pytań czy odpowiedzi od razu, które pojawiają się na czacie wcześniej czy później dzisiaj, tak? Co jest tutaj wartościowe? Jak myślicie? Ja ponumeruję spokojnie, a wy powiedzcie, który z tych układów formacji jest wartościowy według was? Który jest najbardziej wartościowy? Co może się przydać na rynku praktycznie, bez jakichś udziwnień, bez wydziwiania, słuchajcie, co ma największą wartość z tego, co tutaj numeruję? To jest pytanie do was na czacie. Także czwórka, ok, padają pierwsze odpowiedzi, tak? 1, 4, 6, 7, 8. Dobra, ja będę stawiał kropki, dobra? 6, 7, 8. Będę stawiał kropki i zobaczymy, ile tych kropek. 2 i 11, tak? Ile będzie jeden najbardziej, choć rzadki, ok? 7, 8, 11, dobra. 7, 8, 11, druga kropka, tak? 1, 6, 9. Wystarczy, żeby cały dzień tutaj nie kropkować, tak? Macie już jakieś pojęcie? Zobaczcie, ja też pierwszy raz coś takiego zrobiłem z taką grupą ludzi, 100 czy ponad 100 osób na webinarze, żebyście wy powiedzieli, gdzie najwięcej kropek się pojawia, tak? Także zakreślę tutaj. Najwięcej się pojawiło tutaj, 11, 12 dużo dostała, sporo też, kilka razy padła czwórka. No dobra, możemy zakreślić też te, które się pojawiły mniej razy, ale jednak się pojawiły, tak, w waszej opinii. Zobaczcie. Osoby zaawansowane już może wiedzą, jakie są tutaj efekty, wyniki i tak dalej, na co się gdzie handluje, bo to jest oddzielny film, także godzinę, dwie moglibyśmy spędzić tutaj tylko na tych formacjach, ale to właśnie będziemy robili później, jak czas nam się trochę rozciągnie. Ale tutaj na tym chciałem spędzić 10 minut, żeby powiedzieć dwie, trzy krótkie rzeczy na start, tak? Na co zwracać uwagę. No więc pierwsza sprawa, gdzie padło najwięcej kropek? Jedynka? Ok. Jest to, słuchajcie, formacja, która może świadczyć o tym, że trend ulega zmianie. Natomiast tak naprawdę, czy potrzebujemy ramię, głowę i ramię, bo to jest tak zwane RGR, czyli ramiona, głowa i ramiona, tak? Ramię, głowa, ramię, RGR tak zwane. Ta formacja funkcjonuje, czasami jest to taka kolebka i tak dalej. Jest to jedna z klasycznych formacji, także ja się z tym nie będę kłócił. Rzeczywiście ona czasami się pojawia, ale powiem, w takiej formie jak tutaj, raczej niezmiernie rzadko. Osoby po szkoleniach zaawansowanych bardziej wiedzą, że ćwiczymy Forex jest Trader, formację, która wygląda w ten sposób. Jest to pattern numer 3, czyli można powiedzieć, jakaś inna, czy całkowicie inna wersja tej formacji tutaj jedynki, ale w inny sposób, dużo bardziej prawdopodobne, ona dużo łatwiej, dużo częściej się sprawdza na rynku. To wrócimy do tego na szkoleniu, czy nawet w bonusach, wideo bonusowych szkoleniach, jakie dołączam do aktualnego projektu szkoleniowego, dowiecie się, jak handlować właśnie tutaj z patternem numer 3, tak? Co jest kolejne tutaj najwięcej, co postawiliście? 11 i 12. To jest klasyczna zmiana trendu, czyli w praktyce wygląda to, słuchajcie, w ten sposób. Nagle mamy bum, 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 są jakieś świece i rynek nagle wychodzi dołem, tak? To jest klasyczna zmiana trendu. Jak wiemy, jak ją tradować, czyli jak tutaj odbywa się test, to jest to skuteczne zagranie, tak jak pattern numer 3, mniej czy bardziej, aczkolwiek pattern numer 3 tu jest sygnalizowany, że ten trend się zmienia. Tutaj tej sygnalizacji przykładowo nie ma w tym patternie, ale jest on jak najbardziej skuteczny. Super, tak? Dwunastka to jest to samo, tylko odwrócony pattern, tak? Ale też trzeba wiedzieć, słuchajcie, jak z niego korzystamy, bo czasami jest małe odwrócenie i ruch do góry, czasami jest małe odwrócenie, jest ruch do góry i jest nieskuteczny ruch w dół, a czasami ten ruch jest taki i to są najlepsze zmiany trendu, bo wtedy obserwujemy na przykład na ropie, jak ze 100 dolarów czy 150 spadła na 37, to patrzymy później, jak rynek zaczyna tutaj wychodzić i wtedy szukamy albo wyjścia tego rynku na instrumencie, który jest stabilny, na przykład ropa, czyli nie powoduje jakichś super ruchów z wyjścia z dołku, albo na instrumentach typu S&P 500 szukamy mocnego szarpnięcia do góry i wtedy bum, wtedy ładne wejście w rynek można złapać i jest to fantastyczne, tak? Także też trzeba wiedzieć, jak zmiany trendu funkcjonują, ten 11-12 zmiana trendu, tak? Notabene 13 i 14 to jest nic innego, słuchajcie, tylko to samo co 11 i 12, chociaż tu jest to nazwane
Double top, czyli chodzi o daną formację, która wygląda w ten sposób przykładowo. Co się pojawia czasami na rynku i rynek dalej zaczyna spadać, tak? Czyli tutaj bardziej chodziło o podwójny szczyt albo podwójne dno. Tutaj mamy zmianę trendu, czyli to przed chwilą, co omówiłem tak naprawdę, tak? Także to są nieco inne formacje. Ale czy double top jest typową formacją, która, czy układem, który zmienia nam trend na spadkowy? Czasami, słuchajcie, jest... Mamy dwie tego typu świece, czyli tak jak tutaj rysunek pokazuje i rynek dalej zaczyna pójść do góry. Jest też tego typu opcja, dlatego trzeba wiedzieć, jak ten rynek spada tutaj w dół, kiedy możemy wejść w rynek. Mówimy tutaj o przebiciu wsparcia oporów, czy często teście, czyli znowu testy. Testy to jest coś, co się pojawia często na rynku. Adaś, co ja bym wybrał na rynku, tak? Otóż już mówię, właśnie przechodzimy do tego, tak? Niektóre z tych, które również zaznaczyliśmy, tutaj na przykład ta formacja, ja w ogóle na nią nie handluję, chyba że to jest S&P 500 albo akcje, czyli tylko na akcjach trend wzrostowy, tak? Czyli mamy jakąś korektę i rynek dalej strzela, to wtedy mnie interesują te zagrania, tak? Ale nie tutaj, często są to zagrania tu i wyżej, tak? Tak samo trójka, której trójki tutaj nie oznaczaliście. Tutaj natomiast jest to jakaś flaga czy prostokąt w spadku, czyli pattern numer dwa, ale on wygląda nieco inaczej. Pattern numer dwa wygląda w ten sposób, także korzystam z tego typu patternu, ale jest on krótki, czyli boom i boom w ten sposób, tak? Krótki przestój, a nie taki szlaczek po jakimś małym spadku, tylko olbrzymi spadek, mały przestój, dalszy spadek. Bardzo często korzystamy w dużym spadku z patternu numer 1, czyli jest flaga, realizacja zysku, czyli zobaczcie, bardzo duży spadek, bardzo nieduża realizacja i kolejne wyrwanie, to jest pattern numer 1. Bardzo często z tego skorzystamy, to jest jeden z układów zwycięskich, trzeba wiedzieć tylko, jak rynek tutaj zaczyna akcelerować, czyli gdzie szukać transakcji i kiedy, tak? Kiedy dokładnie jest to pytanie, czyli jak rozpoznawać to uderzenie dynamiki ceny, tak? To będziemy robili też dalej na szkoleniu. Są oczywiście inne warianty, które czasami na niektórych instrumentach widzimy, że rynek pcha się tutaj ku górze. To widzieliśmy dzisiaj proporczyk taki na indeksie zaznaczyłem, czy na WIG-u 20 bodajże, tak? I że rynek wychyla się do góry, ale też są istotne tutaj testy, czyli w jaki sposób rynek czasami dołem, czasami górą testuje. Również ten wariant, krzywo mi się tu namalowało. Ten wariant jest bardzo ciekawy, bo oznacza, że rynek tu się zawęża i często następuje wyrwanie w dół. Czyli zobaczcie, to co wy zaznaczyliście, tak naprawdę, ja również z tego skorzystam, ale tak naprawdę inne formacje oceniam jako w skali od 1 do 5, jakbym miał określać. To co jest najbardziej ciekawe dla mnie, to tutaj będzie 3, 5, tutaj będzie 3, 5, to są podstawowe kwestie, tak? Te formacje również mogą być ciekawe, tutaj głowa i ramiona również, także moglibyśmy dać im jakąś dwójkę, trójkę, tak? Ale na przykład te formacje tutaj na S&P 500, czy takie zawężenia, to już jest 1-2 formacja, bardzo rzadko je używam, całej reszty używam po prostu rzadko, tak? I to nie z perspektywy, słuchajcie, że ktoś tam coś tam lubi, tylko po prostu ja obserwuję, co się sprawdza na rynku, a co nie i obserwuję od dawna, tak? Obserwuję i traduję dodatkowo, także wchodzę w te transakcje, wiem jak dynamika ceny się zachowuje, a mimo tego czasami one są po prostu złudne te transakcje. Rynek się wybija i wraca, bo trend wzrostowy już ma mniejsze prawdopodobieństwo do handlu niż na przykład piękny trend spadkowy, tak jak tutaj, tak? Także tutaj mamy 3-5, a tutaj bym powiedział 2-3, jakbyśmy mieli w skrócie prawdopodobieństwo od 1 do 5 naszkicować, tak? Także w skrócie wykładam tutaj wiedzę, co, gdzie i jak. Janusz, czy jak już jesteś w transakcji i zarabiasz, to czy zamykasz całość na swoim take profit, czy może połowę, a resztę zostawiasz rynkowi? Tak, czasami zamykamy całość, jeżeli ten rynek jest słaby, wchodzę tu w transakcję, rynek jest słaby, to zamykam często całość na take profit, czy po prostu 20-30 pipsów odbieram i zamykam transakcję. Jeżeli widzę, że rynek mocno zaczyna spadać, to odbieram połowę przykładowo z jednego lota, tak? Odbieram połowę, czyli 20 pipsów, czyli przykładowo to będzie 100 dolarów i dalej pozwalam temu rynkowi biec kolejne 20-30 pipsów, czyli kolejne 100-150 dolarów połówką lota wtedy, tak? W ten sposób to wygląda w praktyce. Mówimy czasami o tym na innych webinarach. Dzisiaj nie wszystko naraz, także mam nadzieję, że rozumiecie, że otwarte webinary to jest takie spontaniczne przekazanie wiedzy, porównujemy to za chwilę z wykresami na żywo, tak?
Także tutaj jest tego więcej, jak zwrócicie uwagę. Później ja na szkoleniu profesjonalnym wyłożę tą wiedzę, później was odpytam, co, z jakim prawdopodobieństwem, dlaczego, ale wy już będziecie wiedzieli to, także spokojnie. To będzie oczywiste, to będzie proste. Będziemy wiedzieli, który z tych układów jest ciekawy, który jest słabszy, który jest silniejszy, który na S&P 500 możemy rozgrywać, tak? Tak jak tutaj, niektóre układy, a inne w ogóle można wrzucić gdzieś tam między bajki, czy nie zawracać sobie nimi głowy, bo one są zbyt słabe, tak? Tak, co to jest młotek i tak dalej, ale w ten sposób nikt się handlować nigdy nie nauczył, tak? Objęcie besy to są bardziej podręcznikowe kwestie do tego, żeby się zaznajomić i tym internet, zobaczcie, huczy na innych stronach internetowych. Tutaj jakaś inna przypadkowa strona, którą wcześniej otworzyłem, tak? Jakieś młotki też i tak dalej, to wszystko, co dzisiaj omawialiśmy. Brokerzy, którzy pokazują, chwalą się taką wiedzą po prostu, bo chcą coś zamieścić na stronie, ale to do niczego nie zmierza. Natomiast szkolenie czy projekt profesjonalny kursu, który zaczyna się w czwartek, za kilka dni, słuchajcie, trwa 3 dni tylko zapisy na kurs. Kurs o wartości 6 ponad tysięcy złotych oferujemy w cenie 1500 zł. Już mówię, o co chodzi, tak? Otóż w tym kursie nie tylko będziemy przerabiali na żywo, kurs online na żywo, nazywa się Price Action Trader. Przerobimy te formacje, układy, korekty. Oprócz tego będzie spotkanie, jeszcze specjalny moduł o tym, jak fizycznie kupować złoto, czyli jak handlować złotem fizycznie. Słuchajcie, to jest mega frajda w ogóle, zajmowanie się tym. Także opowiem o tym na szkoleniu profesjonalnym. Dzisiaj już nie było na to czasu. A do każdego szkolenia ja przygotowuję tak projekt szkolenia, żeby, słuchajcie, to było coś, co każdy może powiedzieć. Nie tylko wyciągnę tą wiedzę, ale jeszcze 2-3 razy tyle. I tu są dołączone szkolenia typu symulacja live tradingu, mechanika wykresu i kurs rozwoju osobistego. 3 szkolenia, które są nagrane na wideo, które odbyły się w przyszłości. Tego typu szkolenia osobno, ich koszty to jest 2000 zł, to jest 1500 zł i to jest 700 zł. Szkolenia o wartości ponad 4000 zł w ofercie z kursem na żywo teraz. Można je otrzymać jako bonusy bezpłatnie. Także płacąc tylko za dostęp do kursu, od razu otrzymujesz po wykupieniu kursu dostęp do tych bonusowych materiałów. Te szkolenia są głębokie. Dzisiaj nie będę już do nich zaglądał, ale są tutaj przykłady transakcji, są moduły szkoleniowe. Pokazujemy, w jaki sposób handlować, gdzie wchodzić w rynek. Niesamowite kwestie, tak? Oprócz tego na szkoleniu na żywo, oczywiście na tym szkoleniu otrzymasz listę sprawdzającą do wejścia w pozycję, czyli co jest ważne do wejścia, przykłady transakcji, materiały szkoleniowe i te spotkania na żywo, czyli kilka takich potężnych modułów szkoleniowych, gdzie te spotkania będą trochę bardziej długie, uporządkowane, będą miały dodatkową wiedzę. Także będzie tego sporo, żeby nie powiedzieć, że już jest sporo w samych bonusach, jest tyle wiedzy, że już macie studiowania wtedy na miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy czasu tych nagrań, chociaż jest tam ich ileś, kilkanaście, kilkadziesiąt w sumie, tak? Ale tą wiedzę, żeby wykorzystać na rynku, tu jest naprawdę dużo, dużo, słuchajcie, do przetestowania, a wiedza jest prosta. I skuteczna, ponieważ sprawdzona i to nie tylko przeze mnie, wiedza ta, słuchajcie, ja wkleiłem link na czacie do strony lądowania tutaj z tym kursem, czyli to jest strona z ofertą, kurs jest napisane tutaj, można wykupić do czwartku 22. Jak usłyszeli ludzie, że jest nowa edycja kursu tego typu i będziemy przerabiali tego typu rzeczy, 2 osoby już się zapisały na ten kurs, wykupowały teraz szkolenia tuż przed startem. Także klikając kup teraz możesz zająć sobie miejsce, jest tylko 3 dni, także to są szybkie zapisy, z reguły uczestniczy tutaj kilkanaście osób w tego typu kursie, czasami więcej, także będę was informował na bieżąco, będzie rozmowa na czacie, będzie to bardziej kameralne, zamknięte grono i później, co się dzieje później, słuchajcie, później te osoby, które są właśnie profesjonalnie albo wyszkoliły się same, albo z nami na kursie, tak jak Dawid czy inni, którzy postują w grupie Forex jest Trader na Facebooku, testują i postują transakcje zwycięskie, czyli pattern numer 2, to co dzisiaj
zaczepiłem jeden czy dwa razy, tak, symbolicznie, a wy postujecie później tego typu transakcje. Inne spontaniczne trady, w jaki sposób zarabiacie? Tutaj akurat mocna dynamika ceny do wejścia w pozycje długie. Robert też akurat jest po zaawansowanym kursie, czy po serii nawet kursów, tak? Natomiast są też osoby, które dopiero się uczą i też widzę, że te trady są fajne. Czasami są po pojedynczych świecach, tak jak dzisiaj sygnalizację pojedynczych świec zaczęliśmy przerabiać, a niektóre po jakichś formacjach, czy niektórzy dopiero tak naprawdę zaczynają i patrzą, które z tych formacji są bardziej skuteczne, inne mniej. Tutaj zobaczcie, mamy mocne uderzenie dynamiki w dół i to jest bardzo dobry moment do wejścia w pozycję krótką, tak? Tak jak Kuba tutaj postował. Także to wszystko jest wasza praca. Tutaj spotkacie opinie, również na stronie lądowania kursu, czy na stronie home forexistrader.pl zobaczycie więcej opinii z kursów na przestrzeni ostatniej dekady, począwszy od pisemnych opinii, gdzie w 2010 roku pisemnie prosiłem o takie opinie. Na Facebooku jeszcze nie urzędowaliśmy, a na pewno nie z grupą Forex jest Trader, tak? Tylko wszystko było bardziej mechaniczne. Teraz to na bieżąco ludzie po prostu wypowiadają się, albo jak handlują, albo jak zachowują się po kursie i tak dalej. Także jest to jakaś sprawdzona skuteczność. Tego wam życzę. To odnośnie szkolenia, także z wybraną grupą osób będziemy widzieli się dalej na kursie. Natomiast na koniec obiecywałem, że powiem coś całkowicie innego, czy nie tylko o projekcie Forex is Trader, tylko wspomnę o tym, jak ja spędziłem ostatnią dekadę, tak? Chociaż Krystyna pyta tutaj o dolarze do złotówki. Zobaczcie, tu jest bardzo fajny moment. Dolar do złotówki. Szukam, szukam, gdzieś mam tutaj otwarty. O, tutaj, zobaczcie. Wykres D1. Z wykresami już kończymy na dzisiaj, ale chciałem spojrzeć jeszcze na ten wykresik na chwilę, ponieważ jest to bardzo interesujące, ponieważ przybliżę go jeszcze ściśnię i przybliżę, ponieważ nawiązuje wykres do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, ale w pozytywną stronę tym razem, tak? Żeby nie było, że jest sama krytyka. Zobaczcie, ten wykres jest dosyć akurat wyprzedany. I tutaj mamy objęcie świecy, która wyszła do góry i dalej rynek szuka zakupów. Nie jest to moment transakcyjny, ale jest to jakaś nadzieja, że dolar do złotówki zacznie rosnąć, bo złotówka cały czas 3,60 traciła na 3,50, tak? Dla mnie, jak ja trzymam dolary, to jest lepiej, jak dolar jest, nie wiem, po 4,20, ale jak kupuję, tak jak 2 lata temu kupowałem dolary, to lepiej, jak jest po 3,20 był 2 lata temu, tak? To ja sobie później odcinam kupony, za granicą sprzedaję te dolary za 3,80, 4 złote, tak? Po prostu były to jakieś sprytne zakupy, ale wiadomo, nie zawsze tego typu transakcje muszą wychodzić, jak fizycznie się kupuje złoto czy dolary. Także ja będę mówił, w jakich perspektywach ja kupuję i dlaczego w niektórych latach, niektórych miesiącach. Też więcej o tym proponuję na szkoleniu. Jakub, jak program do analizy technicznej polskiego rynku akcji polecasz? Najlepiej, jakby miał narzędzie do testów wstecznych. Do tego myślę przejdziemy później, bo nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Także takie pytanie możesz zadać na naszej grupie. Może ktoś się bardziej w akcjach, że tak powiem, bawi czy orientuje. A jak widzimy, dolar do złotówki spadał cały czas dosłownie z 4,10 zł czy 4,20 na 3,60. I nie widzę tutaj szansy mocnego odbicia, ale może jak wejdą mocniejsi kupujący, a tak też odwraca ten wykres czasami zaskakująco, to możliwe, że będzie taki moment, tak? Na razie tego technicznie po prostu nie widać, a ten wykres się nie zachowuje czystą analizą techniczną, tylko fundamentem, tak? Może dojść do przykładowo 3,60, nagle ktoś tutaj kupi i on już będzie rósł kolejne tygodnie czy tygodnie, lata, tak? Z strony rzutując światłem będzie to okrąg, z boku kwadrat, z góry trójkąt. I wszystkie perspektywy są prawdziwe. Tego, co ja uczę się, słuchajcie, kwintesencji tego na przestrzeni ostatnich lat, jest to piękna nauka. Dalej się tym dzielę, jak programować podświadomość, jak się uzdrawiać, jak osiągać sukces materialny, czyli to, co robimy w Forex jest Trader, tak? Także to są, słuchajcie, świetne rzeczy. Także zatwierdzam tutaj Mateusza, co by dołączył do grupy. Także jeszcze raz dziękuję Wam. Jeszcze raz na koniec wklejam link do szkolenia aktualnego, które się odbywa po czwartku, czyli niedługo startujemy. Bardzo szybko zapisy trwają dla ludzi zdecydowanych. Zawsze tak samo prowadzimy zapisy na kurs, tak?
Także pozdrawiam Was. Będzie tutaj też kurs rozwoju osobistego od razu na wideo w pakiecie jest dostępny, jak wykupisz szkolenie. Wystarczy kliknąć kup teraz i przejść dalej proces zakupu. Również można wykupić kurs poprzez PayPal, bo dużo osób z zagranicy, z całego świata korzysta z kursów rozwojowych, jak również finansowych Forex jest Trader. Także dziękuję serdecznie, Dawid. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Udanego wieczoru. Cześć. Hej.